Szanowny Boże, coś wam powiem. Bogaty nie może wejść do Królestwa Bożego. Słowa te nie są skierowane przeciwko posiadaniu dóbr materialnych. Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy dóbr tego świata nie czynili celem naszego życia, ani nie szukali w nich potwierdzenia swojej wartości. Apostołowie, zaskoczeni tym, co słyszeli, zapytali Chrystusa, co otrzymają w zamian za to, że opuścili swoje domy, aby pójść za Nim. Czyżby to zaskoczenie, przerażenie i zwątpienie wynikało z tego, że w pójściu za Jezusem, Mesjaszem, widzieli szansę na poprawienie swojego bytu? Czyżby zasiadanie po lewej lub prawej stronie Jezusa miało w ich mniemaniu przynieść wymierne korzyści materialne? On zaczął ich przekonywać, że należy inwestować w Ewangelię. To jest skarb prawdziwy. Nie o takie bogactwo, jakie my je rozumiemy, chodzi Jezusowi. Ominął nas fragment wczoraj o bogatym młodzieńcu, który pytał, co należy czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Z racji tego, że był religijny, Jezus powiedział mu, żeby sprzedał, co ma i rozdał ubogim. I ten odszedł zasmucony, bo wiele posiadał. A chodziło o jedno, żeby człowieka cenił wyżej niż majątek. Wtedy wyciąganie pieniążka z sakiewki nie będzie stratą, ale poważną inwestycją w skarb nieprzemijający. Przecież mogę mieć wiele i być autentycznie dobrym człowiekiem, który nikim nie gardzi. Mogę też mieć niezbyt dużo i wobec ludzi być gburem. Musimy zrozumieć, że podstawową walutą Królestwa Bożego jest miłość. A dzięki niej, posiadając swój majątek, mogę wykorzystywać go na chwałę Bożą i do pomocy ludziom. To będzie miłość ponad wszystko. Socjolog Dorota Terakowska zapisała, że dużo czasu musiało minąć, nim ludzie pojęli, że bogactwo rozumu przewyższa bogactwo materialne, czy też bogactwo władzy. Jezus ma świadomość, że świat i jego zasoby przyciągają ludzi. Niejeden dał się skusić i złapał się w sidła iluzji, że teraz będzie szczęśliwym człowiekiem. Niestety człowiekowi jest zawsze za mało i pragnie więcej i więcej. I tak staje się niewolnikiem tego, nad czym powinien umieć zapanować. Traci się w ten sposób osobistą wolność i najważniejsze, że zdradza się w sobie człowieka, gdy zdradza się prawdziwą miłość. Pójście za Jezusem ma być dla nas ważniejsze od wszelkich dóbr i zaszczytów, abyśmy zachowali wolność. Droga przed Boże oblicze, jak to wyobrażał sobie Orygenes, będzie przechodziła przez komory celne, na których złe duchy będą nam odbierały to wszystko, co do nich należy. A nieraz to, co w nas nie jest Boże. Nasze wady, niemądre przywiązania, wewnętrzne nieporządki. Co z nami się zrosło, stało się cząstką nas samych. Odbieranie tego może być bardzo bolesne, ale wyzwalające. Dlatego najlepiej to wyzwolenie rozpocząć już teraz, już w tym życiu.